Zestawienie ze sobą na równych prawach dwóch przeciwstawnych elementów, tekstu informacyjnego i obrazu, doprowadziło do powstania plakatu. Uważa się, że plakat zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich dziedzin grafiki użytkowej. Przez ponad 200 lat istnienia jako rodzaj artystycznej wypowiedzi plakat przechodził i przechodzi ewolucję, stawiając twórcom wysokie wymagania formalne i intelektualne zarazem. W Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku plakat stał na wysokim poziomie. W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie świetnie nauczano tej dyscypliny. Większość artystów, którym przyszło otworzyć plakat po 1945 roku, wywodziło się właśnie z tej warszawskiej uczelni. Nawet w czasie okupacji niemieckiej powstawała konspiracyjna sztuka, a podczas powstania warszawskiego tworzono plakaty, których autorami byli adepci warszawskiej uczelni. Wojny i powstania warszawskiego nie przeżyło wielu profesorów i studentów. Wyzwolenie Warszawy przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku było utrwaleniem nowych władz powstałych w Lublinie 22 lipca 1944 roku. Te gołębie w opuszczonej Warszawie jeszcze nie wiedzą, że Pablo Picasso na Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu w 1948 roku na kawiarnianej serwetce narysuje gołąbka pokoju. Od tego czasu stanie się on, obok sierpa i młota, jednym z najważniejszych symboli reżimu komunistycznego. W Muzeum Narodowym w maju otwarto pierwszą wystawę pod tytułem Warszawa oskarża, ukazującą, w jaki sposób okupanci obeszli się z dziełami sztuki, których nie zdążyli ze sobą wywieźć. Entuzjazm i aktywność społeczeństwa od pierwszych dni wolnej stolicy przejawiała się na każdym polu. Już w październiku 1945 roku reaktywowano w doszczętnie zrujnowanym mieście większość przedwojennych wyższych uczelni. Wśród nich była również Akademia Sztuk Pięknych. 5 lat później na jej nową siedzibę władze przeznaczyły Pałac Czapskich-Raczyńskich. Bardzo wiele z tego okresu plakatów było, nawoływało powrotu do Warszawy, do odbudowy Warszawy, do tego, aby Warszawa zaczęła istnieć, bo przecież przestała istnieć po wojnie, całkowicie zrujnowana. Bardzo wielu twórców wracało między innymi do Warszawy, która stała się wtedy, no przecież od razu nie tylko stolicą, ale takim silnym ośrodkiem intelektualnym, kulturalnym, dlatego że też trzeba brać pod uwagę, że no właśnie władze w stolice też wtedy najwięcej inwestowały. W związku z tym tu się działo więcej niż gdziekolwiek poza stolicą. W 1946 roku pojechałem do Michała Walickiego i historyka sztuki, którego zdałem egzamin z historii sztuki. Na tej podstawie dostałem w 1946 roku dyplom Akademii Sztuk Pięknych. W 1946 roku akcja plakatowa bardzo pomogła w sfałszowanym zresztą na korzyść władzy ludowej referendum 3 razy tak.
chyba zrobiłem najwięcej plakatów na świecie. Nie, może nawet to można w książce Guinnessa, w książce rekordów nadmienić. Studiowałem malarstwo, a dyplom już postanowiłem robić z plakatów. Myśmy byli z kolegami dwoma na praktyce dyplomowej w Gdańsku. A że mieszkaliśmy w drukarni, któregoś dnia uruchomiliśmy taką ogromną maszynę offsetową i zaczęliśmy drukować. I tak to się właściwie zaczęło z tymi plakatami. Prace Tomaszewskiego, Lipińskiego, Trepkowskiego były czymś wtedy nadzwyczajnym i właściwie najważniejszym, co się wtedy w plastyce działo. Znam to jeszcze z relacji Henia Tomaszewskiego. On mówił, że do niego, do grupy relatywnie młodych grafików, bo zgłosili się pracownicy filmu polskiego. Do niego, do Lipińskiego, do Trepkowskiego właśnie z propozycją projektowania plakatów filmowych, co oni w ogóle na początku odebrali jako afront, bo wiadomo, że w przeciwieństwie nawet do przedwojennego plakatu wystawowego, reklamowego, plakat filmowy był zamknięty w ścisłych, komercyjnych rygorach. Filmy i tak przechodziły cenzurę ostrą. I tak te filmy, do których te plakaty mogły powstać, były dopuszczone tu do rozpowszechniania. W związku z tym one miały treści zupełnie bezpieczne. Więc oni byli pod tym względem przekonani, że tak naprawdę to nie robią, tutaj nie stwarzają żadnego zagrożenia. To nie znaczy, że te plakaty były zwolnione z cenzury. One przecież musiały być trzykrotnie przepatrzone. One musiały być dopuszczony projekt, dopuszczony do druku i dopuszczony do rozpowszechniania. W związku z tym trzykrotnie cenzor to oceniał. Pierwszym etapem takiego ataku władz na szkolnictwo artystyczne, wyraźnym atakiem, była taki przegląd szkół artystycznych w Poznaniu w 1949 roku. Tam wprost zadekretowano socrealizm jako obowiązującą doktrynę. Nagrodzono tych studentów, którzy pokazali prace zbliżone do realizmu socjalistycznego. I rzeczywiście to był taki dzwonek alarmowy. Ci profesorowie, którzy nie byli specjalnie skłonni uprawiać realizmu socjalistycznego, poczuli się nieswojo. Nachtsamborski zrezygnował wówczas ze szkoły. Zaraz potem wyrzucono również Jana Cybisa. A Strynkiewicz, rektor, podał się do dymisji. Artyści na swój sposób starali się włączyć w bieg wydarzeń. Ukoronowaniem tych wysiłków stała się pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki, otwarta w 1950 roku w Warszawie. Obok takiego malarstwa i rzeźby krzewiła się bujnie podobna w stylu poezja i proza. Plakat propagandowy powielał wypróbowane wzory sztuki stalinowskiej. Trzeba tu dodać, że honoraria za projekty plakatów były wtedy wyjątkowo wysokie. Nierzadko honorarium za jeden projekt przekraczało znacznie przeciętną miesięczną pensję. Istniał plakat bardzo konkretnie poruszający sprawy utrwalenia, wspierający w cudzysłowie, czy mający wesprzeć sprawy utrwalenia rządu nowego i wszystkie sprawy politycznej propagandy, czy przede wszystkim zohydzenia koalicjantów. Przede wszystkim trzeba było nas zastraszyć, żebyśmy mogły i przede wszystkim trzeba było wymusić na nas akceptację tych zmian, których w dużym procencie społeczeństwo nie akceptowało, czyli nowego rządu, rządów komunistycznych. I do tego bardzo przydatne było to medium takie, które jest łatwe w rozpowszechnianiu, szybkie. I oni musieli wykonywać te zlecenia, które dostawali. A dostawali zlecenia na 1 maja, na święta wszelkie, albo musieli przekonać nas wszystkich, że milicjant jest naszym przyjacielem, że o nas dba, że Wojsko Polskie musi karły reakcji z tych naszych granic wyrzucić. Oni to wszystko musieli robić i w związku z tym robili najlepiej jak potrafili, choć w wielu wypadkach wcale się z tym nie utożsamiali, chociażby jest dowód na to taki, że nie sygnowali swoich prac. Bardzo często z tego okresu plakaty są kompletnie niepodpisywane. W związku z tym jest to sygnał dla nas, odbiorców, że artysta tego, co zrobił, nie sygnuje, więc nie utożsamia się z tym. Trepkowski umarł przedwcześnie i poza kilkoma plakatami, fenomenalnymi plakatami filmowymi, między innymi do ostatniego etapu, do Mistrzostw Europy w boksie,
To był twórca kojarzony głównie z plakatami społecznymi i politycznymi. Politycznymi znakomitymi, znakomitymi podobne aż do tego stopnia, że podziemie w latach 40. chciało go zgładzić, bo był traktowany jako czołowy propagandista komunistyczny. Tam było wiele takich plakatów, nie wiem, ZSRR, Przyjaciel dzieci, był taki plakat, które są fenomenalnie graficzne, natomiast no, niewątpliwie przyczyniały się do utrwalania władzy. W grafice trudno było do końca socrealizm uprawiać. Była sztuka prosta, czarno-biała i bardzo wielu malarzy zaczęło zajmować się grafiką, żeby uciec od malowania obrazów realizmu socjalistycznego. Ale są jeszcze inne bardzo ciekawe momenty związane z 52 rokiem. Mianowicie powraca do pracy na Chcemborski. Co więcej, Nachcemborski wyraźnie wpływa na dobór kadry naszej szkoły. Namawia na przykład Fangora, który staje się głównym malarzem tego Karłowa, tego Wydziału Grafiki. Zaczął mnie bardzo namawiać, żebym przyjął taką posadę w Akademii docenta. Pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. Była taka presja partyjna, żeby obsadzić tam jak najwięcej ludzi takich oddanych bardzo sztuce radzieckiej. No i takim był Zakrzewski Włodzimierz i była ta groźba, że jak przyjdzie Zakrzewski, to on tam wyjedzie na górę, może zostanie rektorem, może czymś tego, no i wtedy zrobi czystkę. No i błagał mnie, że ponieważ mówił, że ty jesteś akurat w takiej szczęśliwej pozycji, że i my ciebie chcemy, i partia się zgodzi na ciebie. Na przełomie 51-52 roku pojawiają się dwa bardzo ważne nazwiska, mianowicie Henryk Tomaszewski i Józef Mroszczak. To są pierwsze pracownie plakatu w całej Polsce. Plakatu, który oczywiście w intencji władz ma być narzędziem propagandy, ale ani Tomaszewski, ani Mroszczak nie robią socjalistycznych plakatów. W marcu 1953 roku umiera Józef Stalin. Ta wiadomość zostaje podana przez polską telewizję, której regularny program jest nadawany od stycznia 1953 roku. Na ukończeniu jest budowa nowej huty pod Krakowem, a warszawski NDM zostaje w większości zasiedlony. Radio informuje o naszych sukcesach i dba o kondycję społeczeństwa. Mówi Poznań. Nadajemy codzienną gimnastykę poranną. Proszę wysunąć lewą nogę w przód, niedaleko i jednocześnie wznieść oba ramiona w łokciach wyprostowane w górę. Raz. Klatka piersiowa ładnie uwypuklona. Cofnąć teraz nogę lewą do prawej i opuścić ramiona tą samą drogą w dół. Dwa. Ponieważ w okresie socjalistycznym bardzo potrzebne były pozytywne nastawienia i taka wiara w świetlaną przyszłość, tego, co i w to, co nas czeka. W związku z tym na plakatach, które miały przedstawiać naszą rzeczywistość, musiał być optymizm. Wśród zdecydowanej większości plakatów w czasach obowiązującego jeszcze socrealizmu można znaleźć kilka znakomitych afiszów filmowych z roku 1954, które ze sztuką stalinowską nie mają nic wspólnego. Latem 1955 roku na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów do Warszawy przyjeżdżają goście z całego świata. Nowatorską oprawę artystyczną imprezy składającą się z monumentalnych plakatów projektują Henryk Tomaszewski i Wojciech Fangor, który jest też twórcą festiwalowego plakatu. Polska roku 1956. Budowano wiele. Budowano w całym kraju. Propaganda mówiła o samych sukcesach. Niespodziewanie 12 marca umiera w Moskwie komunistyczny przywódca PRL Bolesław Bierut. W
czerwcu tego samego roku przez Radio Wolna Europa, mimo jego ciągłego zagłuszania, polskie społeczeństwo dowiaduje się o robotniczej rewolcie w Poznaniu, krwawo stłumionej przez reżim. Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Ogłoszono komunikat oficjalny w Warszawie o tym, że obcy ajenci spowodowali zajścia w Poznaniu. Komunikat rządu komunistycznego w Warszawie przerzuca odpowiedzialność i winę na reakcyjne podziemie. 50 tysięcy ludzi wychodzi na ulicę jako członkowie tego rzekomego podziemia. To znaczy to, że cały naród do tego antykomunistycznego podziemia należy. Od roku 56 w plakacie polskim się zmienia na tyle dużo i na tyle powszechnie, że zaczyna to być już po prostu zjawiskiem takim bardzo silnie istniejącym, niezależnym, na które już troszkę nie ma wpływu żadna formuła i nie ma szans na ograniczenie tego. W praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Liberalizacja w Polsce i dojście do władzy Władysława Gomułki w październiku 56 roku miało niewątpliwie wpływ na wybuch powstania na Węgrzech. Interwencja wojsk radzieckich pociągnęła za sobą ponad 2000 śmiertelnych ofiar. W tym czasie Franciszek Starowiejski tworzy Płaczącego Gołąbka, który drukowany na Akademii i rozlepiany w Warszawie jest najlepszym wyrazicielem nastrojów polskiego społeczeństwa. Po raz pierwszy plakat bez słów odgrywa tak niezwykłą rolę. Po 56 roku widać wyraźnie ogromne zainteresowanie grafiką. I grafika się zmienia. Dotychczas czarno-biała, oszczędna z powodu socrealizmu. Teraz staje się niesłychanie barwna, wielkoformatowa i eksperymentująca w zakresie technik. I to są rzeczywiście znakomite lata. Ponieważ to były plakaty filmowe, to tak wielkie instytucje jak WAG, jak Centrala Rozpowszechniania Filmów, czy inne, które się zajmowały dystrybucją filmową, zlecały te plakaty twórcom naszym do zrobienia. Plakaty często powstawały do jednego filmu, kilku grafików robiło i plakaty. W związku z tym mamy wspaniałe doświadczenie, możemy porównać. Noc sylwestrowa z 57 na 58 rok to chyba jeden z najszczęśliwszych momentów od zakończenia wojny. Sztuka w ogóle, a plakat w szczególności, wchodził w swój najlepszy okres. Plakat Zamecznika Pociąg i film Pociąg, to po prostu tam tyle jest informacji, prawda? Jest to informacja wizualna, statyczna, prawda? A jak się odnosi znakomicie do tego, że filmu. Wojciech Zamecznik był powszechnie lubianym człowiekiem. Łagodność, jego jakiś spokój przy tej dwumetrowej posturze takiego zwalistego mężczyzny, a w środku miał taką swoją ciszę, piękno jakieś i skromność niebywałą. Zamecznik zajmował się grafiką, plakatem, architekturą wnętrza, scenografią, fotografiką, filmem. W każdej z tych dyscyplin pozostawił dzieła wybitne i indywidualne, a mimo odmiennych środków pokrewne sobie w wyrazie. Pokrewieństwem była niezwykła dyscyplina, wstrzemięźliwość środków wyrazu, szlachetność. Wielką pasją Wojciecha Zamecznika była fotografia, którą wykładał w Akademii. W wielu jego plakatach przetworzony obraz fotograficzny odgrywał główną rolę, a z czasem zbliżył się do myślenia filmowego. Polska Szkoła Plakatu to zjawisko trudne do określenia. Kiedy powstał termin, kiedy się pojawił, są ludzie, którzy przypisują powstanie tego terminu Janowi Lenicy.
Rozważania na temat polskiej szkoły plakatu będą się toczyć między teoretykami jeszcze długo. Bezsprzecznie pojawienie się niemal w tym samym czasie artystycznych osobowości tak różnych od siebie i ze sobą jednocześnie tak świetnie współistniejących musiało doprowadzić w konsekwencji do powstania zupełnie nowego zjawiska, którego promieniowanie miało oddziaływać dosłownie na cały świat. A tu jest jeden plakat, który ma piękną anegdotę. O, to muszę opowiedzieć. To jest plakat Zbuntowana orkiestra. Komisja mi odrzuciła ten plakat na poczekaniu. Ja się wściekłem wtedy, poszedłem do pokoju redakcyjnego, zrobiłem fałszywe podpisy na liście zatwierdzającej do druku. Dzięki temu ten plakat był wydrukowany. Legendy o profesorze Henryku Tomaszewskim krążyły już od początku lat 50. aż do jego przejścia na emeryturę. Cały czas był obecny ten archaiczny warsztat typu nożyce, klej, kawałki papieru. To się poniewierało na ziemię i Henio jak taki prorok, jak taki reżyser dyrygował, no podaj mi to tutaj teraz nożyczki, teraz przytnij mi to, albo sam brał i coś przycinał, wrzucał. Drugą, równoległą pracownię plakatu na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie prowadził profesor Józef Mroszczak. Józef Mroszczak był człowiekiem otwartym szalenie, można powiedzieć dobrym takim. Dzięki profesorowi Mroszczakowi ja bardzo szybko byłem zaproszony do Komitetu Organizacyjnego Biennale i właściwie chyba jestem najstarszym żyjącym, może tam jeszcze pewnie są jeszcze ludzie, ale takim, który czynnie starał się pracować przy Biennale. Na pewno był jednym z tych, którzy byli spiritus movens powstania i Biennale Plakatu, i później pierwszego na świecie Muzeum Plakatu. Pierwsze międzynarodowe Biennale Plakatu odbyło się w 1966 roku. Jego niewątpliwy międzynarodowy sukces przyczynił się do powstania dwa lata później Muzeum Plakatu w Wilanowie. Daje ono te możliwości, że możemy w tym muzeum robić różnego typu wystawy plakatów i możemy w tym muzeum robić różne wystawy zbliżone do plakatu. W dniach próby i samookreślenia się organizacja partyjna i społeczeństwo murem stanęło przy kierownictwie partii, przy towarzyszu Wiesławie, przeciwko rewizjonistyczno-syjonistycznym wichrzycielom, zdecydowanie też i bez wahania poparło decyzję wysłania naszych wojsk do Czechosłowacji. Nadal obserwujemy wycofywanie się jednostek wojsk sojuszniczych z terenów zamieszkałych przez ludność cywilną. Natychmiast wycofane zostaną wszystkie jednostki, jeśli władze dadzą pełne gwarancje, że zachowany zostanie spokój i zapewnione zostanie bezpieczeństwo obywateli, a także, że zostaną usunięte prowokacyjne napisy, hasła i apele. Blisko 3 miesiące w Zachęcie królował plakat. Na drugie międzynarodowe Biennale Plakatu wpłynęło 651 prac z 34 krajów. Frekwencja była dosyć duża, choć nie taka jak na pierwszym Biennale. Ekspozycję zwiedziło blisko 40 tysięcy widzów. Koniec lat 60., początek 70. to już jest odmienna rzeczywistość również w Polsce. Tego już nie można porównywać z tym, co się działo wcześniej.
przede wszystkim bardzo silne ruchy studenckie, bardzo silna presja inteligencji na resztę społeczeństwa, aby nie przestawać w opozycji, aby myśleć. Twierdzenie, iż plakat jest takim medium, którym można zobrazować absolutnie wszystko, co się działo w naszej historii, jest całkowicie słuszne. W Muzeum Plakatu w Wilanowie czynna jest wystawa radzieckiego plakatu politycznego. Od plakatów z czasów wojny domowej i interwencji do ostatnich mówiących o rocznicach rewolucji i zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina. Odrzućcie od siebie prowokatorów. Nie dajcie posłuchu awanturnikom. Bądźcie świadomi powagi sytuacji. Na początku 1971 roku miejsce pierwszego sekretarza PZPR, czyli faktycznego przywódcy PRL, objął Edward Gierek. Chcielibyśmy być również jak na te czasy nowocześni. Zaczęliśmy produkować towary na eksport. Zaczęły istnieć firmy, które chciały również zaistnieć za granicą. Istniały tak naprawdę tylko po to, aby zaistnieć za granicą, bo nie tworzono tego na rynek polski. W związku z tym reklama w plakacie zaczęła nieśmiało wyzierać. Przestaliśmy się zamykać, tylko chcieliśmy zaprosić wszystkich do odwiedzania nas tutaj. W związku z tym zaczęliśmy sięgać po plakat reklamujący Polskę. Nas jako kraj otwarty. Żaden z narodów na świecie nie zrobił tyle dla plakatu, głównie tego współczesnego, co Polska. Tak naprawdę to nas zaczęto nazywać i nas zaczęto zauważać na świecie jako ten kraj, którym coś wybitnego się dzieje i coś wyjątkowego. Coś, co zresztą na stałe zostało wpisane w historię sztuki światowej. Polska Szkoła Plakatu tym się może zaszczycić. Polityka początku lat 70. to otwarcie na zachód. Pisma obcojęzyczne stały się dostępne w kraju, zmieniła się polityka paszportowa i można było wyjeżdżać nie tylko do krajów demokracji ludowej. Dzięki zaciągniętym kredytom zapełniły się półki w sklepach. W mediach zaczęto używać zapomnianego słowa patriotyzm. Z zachodu zaczęli przyjeżdżać ci, którzy wyjechali wiele lat wcześniej i dotąd obawiali się powrotu do ojczyzny. Jan Lenica, mieszkający w Paryżu, przyjechał na otwarcie wystawy i oto co nam powiedział o swojej twórczości. To, co mnie interesowało, to było działanie wbrew prawom pewnych gatunków. To, co robiłem w plakacie, było jak gdyby zaprzeczeniem dotychczasowych reguł obowiązujących w plakacie, zarówno środki plastyczne, do których się uciekałem, jak i język. Wprowadzenie metaforyki do języka plakatu filmowego i teatralnego było pewnym pogwałceniem dotychczasowych tradycji. Plakat jest medium, które odzwierciedla zamówienia, odzwierciedla to, co się dzieje w Polsce i w kulturze w tym wypadku, ponieważ w plakacie społecznym, tym jedynie słusznym nurcie niewiele się mogło zmienić. Oczywiście tu już nie było tej narzuconej stylistyki, która była wcześniej. Natomiast można było tworzyć w dowolnej stylistyce, ale nie można było tworzyć dowolnych rzeczy. W latach 70. zawsze trwały w Polsce gorączkowe przygotowania do kolejnej rocznicy zjazdu partii czy innej podniosłej uroczystości. Na grudzień przewidziany był 7. zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czyli na koniec 1975 roku zakończono ostatnie prace zmierzające do otwarcia dworca centralnego w Warszawie. Budowano dwupasmowe drogi nie tylko na Śląsku i nie tylko w stolicy. Administracyjna decentralizacja powodowała pewne ożywienie kulturalne i gospodarcze. Technologia wielkiej płyty sprzyjała budowie większych mieszkań. No i przede wszystkim kwitł przemysł samochodowy. Bardzo silnym ośrodkiem wtedy w plakacie polskim był ośrodek wrocławski.
Tak naprawdę to jest taka czwórka. W Wrocławiu to jest Sawka, Janek Sawka, Jerzy Czerniawski, Aleksiun i Eugeniusz Getz-Stankiewicz. To byli tacy czołowi przedstawiciele ruchu studenckiego, którzy bardzo byli zaangażowani w twórczość plakatu, świetni plakaciści i bardzo zaangażowani również w ten wolnościowy wymiar plakatu. Bardzo często to już były takie bardzo świadome zabiegi, które często były zabiegami artystycznymi, czasem były zabiegami intelektualnymi, też niekiedy były próbą oszukania cenzury. Wielkie zakłady pracy stworzyły lepiej wykształconą i coraz bardziej wymagającą klasę robotniczą, również w miastach średniej wielkości. Zapowiedź podwyżek cen w 1976 roku spowodowała gwałtowne protesty robotnicze w Radomiu, Ursusie i Płocku. Takim świetnym plakatem, który w jakimś sensie pokazuje no właśnie tą rzeczywistość, jest plakat Janka Sawki do pacjentów. Stłoczeni w autobusiku ludzie, którzy jednakowo ubrani gdzieś tam jadą, nie wiadomo gdzie, no bo tak naprawdę nie wiadomo gdzie dojedziemy. Jeśli chodzi o przełom lat 80., 70. i 80., to oni kontynuowali to porozumienie, tą drugą płaszczyznę. To cały czas w plakacie, szczególnie właśnie w plakacie filmowym, teatralnym istnieje. Cały czas potrafimy znaleźć ten przekaz taki drugi, inny niż tylko zwyczajnie tytuł filmu czy sztuki teatralnej. Świetnie funkcjonował, zresztą już w latach późnych, latach 70., w latach 80. Andrzej Pongowski, który też raczej to były plakaty bądź malarskie, bądź o rozbudowanym rysunku. Wiemy wszyscy doskonale, co się stało na Wybrzeżu, prawda? Zaistniała Solidarność, strajki, już takie bardzo poważne, obejmujące cały naród praktycznie. Wszyscy strajkowaliśmy, bez względu na to, czy byliśmy w stoczni, czy nie. Tak naprawdę myśmy wszyscy strajkowali wtedy, myśmy wszyscy byli w opozycji. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Sam byłem przerażony niedawno, kiedy usłyszałem od generała Jaruzelskiego, że gotów jest zmobilizować wojsko dla obrony socjalizmu w Polsce. Grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, w skrócie WRON, wprowadziła stan wojenny na terenie całego kraju. Skrót WRON natychmiast społeczeństwo zmieniło na WRONę, która stała się symbolem władzy generała Jaruzelskiego. Stan wojenny był dramatem dla nas wszystkich, ale i nadzieją dla nas wszystkich tak naprawdę, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, za co ta kara, ale wszyscy mieliśmy nadzieję, że, a w zasadzie gdzieś tam jakąś pewność, że to jednak skończy się trochę inaczej niż to wszystko, co do tej pory.
W tym okresie, kiedy był tak powszechny bojkot współpracy, bojkot środowisk twórczych, jeśli chodzi o współpracę z rządem, plakaty były tworzone z potrzeby serca, na potrzeby walki. Było sporo plakatów w sensie artystycznym mało interesujących, natomiast no, istotnych z punktu widzenia właśnie nie wiem, podtrzymywania nadziei, nie wiem, pewnego społecznego i politycznego przekazu. Wiele osób po prostu nie chciało uczestniczyć w życiu artystycznym, stąd w ogóle drugi obieg, funkcjonowanie sztuki w kościołach. Po raz pierwszy w historii odbyło się biennale, międzynarodowe biennale plakatu. Był przygotowany plakat wiodący do biennale, natomiast nigdy on nie został wykorzystany, ponieważ no, biennale zostało odwołane. Również wielu grafików nie chciało się włączać w projektowanie plakatów filmowych czy teatralnych, uważając, że funkcjonowanie na ulicy no, byłoby pewnego rodzaju wspieraniem Jaruzelskiego i reżimu stanu wojennego. Bardzo często to nie były plakaty w pełnym formacie, czyli takim bardzo standardowym, jakim do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni 100x70, tylko to były małe druki ulotne, które się rozrzucało gdzieś, które były szybko zbierane po ulicy. Każdy wsadzał w kieszeń i cieszył się w domu, co zobaczy. W 1984 roku pod protektoratem ministra kultury i sztuki polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odbyło się 9 i 10 biennale plakatu. W grupie plakatów kulturalnych pierwsza nagroda przypadła Polakowi. Wiktor Sadowski otrzymał ją za plakat do przedstawienia baletowego Goja. Solidarność nie dysponowała wielkimi środkami poligraficznymi, nie dysponowała papierem. W związku z tym często ascetyczne plakaty nie powstawały dlatego, że nie wiem, nie tworzyli ich artyści, którzy lubili konwencje rozmalowane, tylko po prostu trzeba było zrobić coś prostego, co było łatwe do wydrukowania na sicie, powielenia, dystrybucji. Lata 80. to są jeszcze właśnie ci najmłodsi, jak Wiktor Sadowski, Wałkuski. Pojawiali się w późniejszych latach 80. właśnie ci ludzie kojarzeni z latami 80. Po okrągłym stole, w momencie, kiedy doszliśmy już do czasu, w którym mogliśmy wybrać, trzeba było nas w jakimś sensie też poinformować, już w sposób europejski, można by rzec, poinformować o naszych możliwościach wyboru, kto jest reprezentantem. W związku z tym plakat po raz pierwszy w historii tak naprawdę Polski, plakat przejął na siebie rolę medium wyborczego. Grudnia 1989 roku Sejm uchwalił przywrócenie historycznej nazwy państwa Rzeczpospolita Polska i godła orła w koronie.